proszę Państwa, pewnego rodzaju inspiracją dla naszego kierunku myślenia o tym, jak powinno się szukać docelowego rozwiązania, tak by dworzec fabryczny pozostał w krajobrazie naszego miasta, jest to, co zrobili na terenie Brukseli architekci z dworcem luksemburskim. On mieści się na placu, jednym z placów centralnych Brukseli, na placu luksemburskim. W tle widać bardzo nowoczesne budowle Parlamentu Europejskiego. Natomiast mieszkańcy Brukseli byli tak bardzo przywiązani do tego widoku, jaki Państwo w tej chwili widzicie, w głębi placu luksemburskiego, że mimo iż ten budynek już nie spełnia funkcji dworcowych, dworzec mieści się w tej chwili w nowoczesnym budynku, patrząc na zdjęcie na prawo od tego zdjęcia, w podziemiu, kilkanaście metrów pod poziomem gruntu. Natomiast charakterystyczna i bardzo lubiana przez mieszkańców Brukseli sylwetka dworca, jak Państwo widzicie, została zachowana w swojej oryginalnej postaci, jeżeli chodzi o fasadę tego budynku. Oczywiście wnętrze zostało dostosowane do wymogów dzisiejszych czasów i służy celom artystycznym. Pan prezydent Tomaszewski w międzyczasie podjął stosowne działania, jeżeli chodzi o współpracę z architektami łódzkimi, którzy projektują to nowe miasto Łódź na obszarze okolic EC1. I mamy w tej chwili wizję także dotyczącą dworca fabrycznego. Będzie ten widok, do którego mieszkańcy Łodzi są przyzwyczajeni, zachowany. Oczywiście funkcje będą inne, bo przypominam, że stacja kolejowa, podobnie jak tam w Brukseli, będzie schowana kilkanaście metrów pod ziemią. Natomiast architektonicznie ten budynek, jego wizerunek nie zniknie z krajobrazu naszego miasta. Jeszcze raz chciałem powiedzieć, że żałuję, że nie mogliśmy się, bo wtedy nie my byliśmy u władzy, podobnie zachować się w stosunku do jeszcze piękniejszego, przecież i bardziej charakterystycznego dla Łodzi budynku dworca Kalskiego. Panie prezydencie, trochę dodatkowych informacji. Tutaj Państwo widzicie, tak się wygląda ten nowy budynek dworca luksemburskiego, z którego się schodzi do podziemia. Proszę Państwa, to co tutaj zostało zaprezentowane, właściwie zostanie skopiowane od Łodzi. Tutaj pomysł, nie kształt. Tak. Proszę pokazać ten element prezentacji dotyczącej, jak wygląda nasz dzisiejszy dworzec. To jest schemat, to co jest zakreskowane przerywaną linią, to jest dzisiejsze ukształtowanie tego dworca. Natomiast celowo będzie to przesunięcie. I tak będzie wkomponowany, ten dworzec może być wkomponowany w tej zabudowie, która będzie docelowa. Proszę pokazać dalej. Tak by to wyglądało w powiązaniu ze specjalną strefą sztuki. To jest brama do miasta, oczywiście według pewnej wizji ostatecznie konkurs architektoniczny będzie wyglądał jak sama brama i tam będzie wyglądał, ale... Ale w założeniach konkursu jest zachowanie wyglądu zewnętrznego dworca fabrycznego. I zwracam uwagę na to, bo to jest bardzo ważny element. Otóż tak jak w Brukseli, tak tutaj ta architektura jeszcze bardziej się wydobywa, jak ma tło kontrastowe. To właśnie można uzyskać. Czyli krótko mówiąc, oprawimy naszą perłę,
ładnie. Prosimy o pytania. Nie ma pytania.